Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejger. były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiemy o aferze na rynku amunicji. Jacek Harłukowicz w dzisiejszym onet.pl napisał tekst Polska amunicja bez kontroli rządu. W grze 14 miliardów złotych. Przekazując prywatnym firmom kontrolę nad produkcją amunicji dla wojska, rząd PiS nie zabezpieczył interesów państwa. a W dodatku firmy te nie mają doświadczenia w produkcji amunicji. Widzieliśmy poufne dokumenty w tej sprawie, pisze redaktor Harłukowicz. Chodzi o rządowy program Narodowa Rezerwa Amunicyjna, służący do wybudowania fabryki produkującej amunicję kalibru 155 mm. To jest kaliber, który jest teraz obecnie najczęściej używany podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, i de facto tej amunicji po prostu brakuje wszystkim stronom, mniej Rosjanom, którzy uruchomili gigantyczną produkcję. Do realizacji tego podmiotu została wyznaczona spółka Polska Amunicja, stworzona przez Rządową Agencję Rozwoju Przemysłu i trzy podmioty prywatne, które nie miały w tym zakresie doświadczenia. A na tydzień przed swoją dymisją Morawiecki podpisał tajną uchwałę nakazującą zakup od niej pocisków wartych 12 miliardów złotych. O co chodzi? To jest biznes w najbliższych latach, na którym będzie się zarabiać gigantyczne pieniądze i na który będzie zbyt. Więc panowie po prostu stworzyli firmę, w której dali swoich kumpli, którym zapewnili zbyt, chociaż nie mają oni żadnych e, walorów z punktu widzenia państwa, które uprawdopodobniałyby to, że sobie poradzą z tym zleceniem. E, obecne kierownictwo MON chce wstrzymać tę decyzję. Postuluje wstrzymanie programu i powiadomienie prokuratury. 16 lipca bieżącego roku wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kasiniak-Kamysz poinformował premiera o zagrożeniach w realizacji Narodowa Rezerwa Amunicyjna. Ten program Narodowa Re Rezerwa Amunicyjna jest programem, na którym się po prostu PiS uwłaszczał. To widać też po kolejnym tekście, tylko tutaj nie jest to przedstawione jako szansa dla Polski, na Business Insider. Tam jest po prostu opisane to, jak polska firma przygotowuje zaspokojenie na tą amunicję, ale jest tam też bardzo ciekawy fragment mówiący o tym, że jak nie będzie mogła sprzedawać w Polsce, to będzie chciała sprzedawać na zagranicę. Problem w tym, że to jest w tej chwili towar strategiczny, który w żadnym, którego nikt normalny z Polski nie wypuści. I teraz no to jest biznes jak zwykle. No. Po prostu próbują, ponieważ rząd będzie kupował tą amunicję, no to, to przekazali biznes kolegom, żeby, żeby tą amunicję produkować. Prawda? I, i, I po co się oburzać? Tak, szanowni państwo, wystarczy przypomnieć sobie bardzo ważny materiał z newsweeka, który został opublikowany. Napisał go pan Jakub Korus. 17 czerwca 23 roku, czyli przed tymi decyzjami Morawieckiego, już podczas tych rządu dwutygodniowego, e, który, e, w którym przedłużono ten kontrakt na e, odbieranie municji od, od tego nowego holdingu, tej nowej firmy, e, i de facto dano większą pulę pieniędzy. I co, o czym opisywał pan, pan Korus? Pan Korus napisał. Polskie firmy bez kontraktów na amunicję. Tak ludzie PIS zawalili budowę fabryki prochu. W pionkach od ponad roku powinna iść pełną parą produkcja kluczowego. To, pamiętacie, to jest 23 rok yy, 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 w czerwcu ten ma materiał. W pionkach od ponad roku powinna iść pełną parą produkcja kluczowego dla zbrojeniówki prochu, ale prac budowy jeszcze niedawno porastały drzewa. Musik jako pierwszy jedyny publikuje dowody na to, że opóźnienia warte wartej 460 milionów. Złotych inwestycji były wynikiem kolosalnych zaniedbań, o których wiedziały władze polskiej grupy zbrojeniowej i prokuratura. To zbrodnia na armii, mówią politycy opozycji. Po najnowszych informacjach o tym, że polskie firmy zbrojeniowe dostaną tylko małą część unijnych kontraktów na amunicję, przypominamy tekst o tym, jak pisowscy nominaci zawalili projekt budowy fabryki prochu w Pionkach. Bo tutaj, widzicie Państwo, są również środki unijne. MESCO, część PGZ, największy polski producent amunicji, ale też zestawów rakietowych Grom czy Spike, podobno od, jest za, podobno od lat jest zarządzany nieudolnie, a patologie się pogłębiają. W efekcie mamy 20 milionów straty za zeszły rok. Mimo, że wojsko kupuje od spółki drożej niż klient indywidualny na strzelnicy, tracimy rynek amunicji. Nawet amunicji małokalibrowej. To według maili Dworczyka komunikat Mateusza Morawieckiego do szefa MON Mariusza Błaszczaka. Oni wiedzieli o tym, bo to było w mailach, szanowni państwo, i przygotowali sobie deal. Zwróćcie państwo uwagę, to jest niezwykle ważny materiał w związku z tym materiałem pana Jaska Harłukowicza, który puścił teraz. Na ratunek premier rekomenduje Tomasza Stawińskiego, który chce podjąć się reformy i pokierować meskiem. Jest rok 2018. Stawiński ledwie zasiadł w fotelu prezesa, przedstawia się załodze w krótkich, żołnierznych słowach. Chemik, inżynier, przedsiębiorca. Z najważniejszą uważa produkcję dobrej jakości wyrobów. I. Obietnice. Skarżysko kamienna od listopada 2019. Morawiecki i Błaszczak podwiedzają H hale Mesko. Są uściski dłoni pracowników, zdjęcia na tle skrzynek z amunicją, wspominki 95-letniej historii zakładów będących niegdyś perłą Centralnego Okręgu Przemysłowego. Chwila jest uroczysta. Rządzący ogłaszają decyzję o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej PGZ. 400 milionów złotych ma postawić na nogi półżywo od 2000 roku zakłady w Pionkach. I teraz, szanowni państwo, tutaj dla ludzi w pionkach to była niezwykle niezwykle ważna inwestycja. Dlaczego stoi w miejscu? Przełom grudnia i stycznia 2020 roku na zlecenie prezesa PGZ, Witolda Słowika, Morawieckiego, wcześniej bez związku z brajniówką, w lutym 2020 roku, stracił stanowisko, do MESKO wchodzą kontrolerzy, bo projekt 400 stoi w miejscu. Z dokumentów, do których dostał Newsweek, wynika, że biznesplan zawierał liczne nieprawidłowości. Do kalkulacji kosztów budowy hal wykorzystywano nieaktualne ceny sprzed lat. Metr kwadratowy hali montażowej i w Skarżysku miał kosztować 1200 zł, a cena rynkowa wynosiła 1500 zł. Yy, I gwałtownie rosła. Ta firma powinna zweryfikować budżet. I tutaj, Szanowni Państwo, inspektorzy łapali się za głowę. Od początku było wiadomo, że fabryka jest ważniejsza od haubic i czołgów. Po latach miała zapewnić polskiej zbrojeniówce niezależność. Teraz już wiemy, że kiedy oni zastanawiali się, jak do budowy się w ogóle zabrać, Rosjanie szykowali się do wojny. Dokumenty, które wystąpiono kontrolerom, są wzajemnie sprzeczne. Zgodnie z planem, MESCO szacuje koszt inwestycji w samych pionkach na 46 milionów, firma, zewnętrzna firma inżynierska na 716, na 841 milionów. Technologia inwestycji w pionkach jest opanowana. Opanowana na poziomie laboratoryjnym, nigdy nie wdrażana na poziomie produkcyjnym, alarmuje kontrola. Rozwój technologiczny instalacji może być o wiele droższy niż założono. A ponadto spółka przegapiła przedłużenie pozwolenia na produkcję nitrogliceryny. De facto było tak, że tam, szanowni państwo, sprowadzono w końcu linię produkcyjną, która zgniła na ziemi. To jest niezwykle ciekawy materiał i niezwykle ważny. Co znaczy to, że ktoś, Celowo, bo to tak już trzeba powiedzieć, hamował polskie inwestycje Grupy Zbrojeniowej po to, żeby później dołączyć do biznesu ludzi, którzy de facto nigdy w tym nie funkcjonowali. I cała struktura tej nowej powołanej spółki była taka, że tam większość Praktycznie, czy praktycznie, praktycznie yy, więcej do powiedzenia miały te firmy zewnętrzne. Nie nasze firmy, nie nasze firmy zbrojeniowe. Tam było, było nawet taki zapis w umowie, który jest kuriozalny jakiś, że y, spółka, że, że przedstawiciele yy, państwa mogą raz zgłosić obiekcję co do członka zarządu, ale raz. Czyli, że coś się nie podoba i później już nie. I później, czyli... czyli yy, Jeden raz zgłoszą obiekcję i dalej, i dalej już już można sobie, już już mają, mają ci przedstawiciele zewnętrzni, przedstawiciele większości. Jeżeli chodzi o tę spółkę, o której, o której mówił, mówił Janek i wcześniej była ona opisana w Business Insider, no to wiadomo, że każdy wchodzi, wchodzi w ten rynek, no ta amunicja 155 mm jest niezwykle ważna. I tutaj na czym Polega to, co chciała zrobić ta, nie, akurat nie ta spółka, o, o której mówionych tylko spółka tych, tych powołana przez m.in. przy udziale Morawieckiego, przy udziale ludzi Morawieckiego. Niestety pan, pan Poncyliusz tutaj się znalazł, człowiek, który wcześniej był w PiSie, później przeszedł do, do koalicji obywatelskiej. Jak widzicie państwo, tu ludzie ze wszystkich stron sceny politycznej. O problemie dotyczącym amunicji wiadomo było od 2016 roku. W 2017, już pod koniec 16-17 roku również przy pomocy CBA powołaliśmy firmę do obrotu specjalnego bronią. Jak to, co to, to, to Państwu tłumaczyliśmy, mieliśmy zajmowaliśmy się problemem amunicji, wtedy największym problemem była amunicja tak zwana PG7, to znaczy Amunicja, amunicja do e, takich naręcznych wyrzutni. Wtedy, teraz one już odchodzą, odchodzą powoli w zapomnienie, ale ta amunicja była wykorzystywana we wszystkich konfliktach zbrojnych na świecie. Słynne RPG, prawda, RPG7 i ta amunicja do nich. I, i okazało się wtedy, kiedy my żeśmy dokonali tutaj tej, tej, no, tego, tej penetracji rynku, że praktycznie Polska, która była potentatem w produkcji tego e, produktu, sama nie, nie jest w stanie wyprodukować tego. Robimy to z komponentów, składamy to, jak jakaś montownia z różnych ładunki miotające z różnych państw, tam łuska z Kontynent. jeszcze. Szanowni Państwo, wszystko, to, to wszystko już nie będę tutaj wydawał się w szczegóły, to wszystko było, było alarmujące. Dogadaliśmy się z firmami tureckimi, i firmy tureckie chciały z nami podjąć bardzo taką szeroką współpracę, chciały w Polsce otwierać razem z, z nami, no oczywiście z podmiotami, z podmiotami państwowymi produkcję amunicji, ta amunicja i nie chodzi tylko o PG7, chodzi, chodzi o różne rzeczy. Wtedy de facto wyłączeni byliby. Pośrednicy, którzy zarabiają na tych wszystkich komponentach, które dochodzą, żeby, żeby u nas zmontować tę amunicję. I są kontrakty rządowe, de facto z kontraktów rządowych. Armia kupuje amunicję dużo drożej niż ona byłaby wyprodukowana w Polsce. Polska dawniej była potentatem produkcji amunicji. Nagle to się skończyło. I te wszystkie działania, o których tutaj. Mówimy, o których wiedział rząd morawieckiego, wiedzieli ci ludzie tyle czasu, wiedząc o specjalnym programie unijnym dofinansowania tej amunicji, produkcji amunicji. Umocowali swoich ludzi, swoje firmy, te kontrakty jeszcze przedłużyli, a wcześniej no, wyraźnie ktoś to sabotował. No, ktoś sabotował e, produkcję amunicji w Polsce. E, miałem przed moim e, drugim aresztowaniem e, lecieć do Turcji. E, tam elementem tych, tych, tych rozmów też były kontakty amunicyjne. E, to, to jest tu wszystkich zeznaniach, jest to w wszystkich w, ty, w, ty, w CBA. I szanowni Państwo, zostałem e, zatrzymany dzień przed wylotem do Turcji. Dzień przed tym wylotem. E, Rozmawialiśmy również z przedstawicielami firmy WB Electronics i jeszcze, jeszcze innymi. De facto, panowie tutaj, o których mówimy, między innymi tam są takie smaczki, że jest kierowca pana, były kierowca pana Kornela Morawieckiego. Tutaj są, są, są różni ludzie. Ja już nie będę się do tych nazwisk podnosił, ja, ja wiem wiem, kto tam funkcjonuje. Natomiast ten plan został zmodyfikowany. Panowie dalej chcieli, żebyśmy, żeby usiąść na kontrakcie rządowym dotyczącym produkcji amunicji, szczególnie tej 155, która jest niezwykle istotna. zaraz Państwu powiem dlaczego, i dalej tworzyć montownie. Która w związku z tym, żeby te role pośredników zostały utrzymane, bo to jest cała grupa pośredników, a to osłabia zdolność zbrojnową, zdolność obronną, obronną kraju, bo my naprawdę możemy w miarę prędko wybudować linię do produkcji amunicji i być potentatem światowym. No ja tak de facto zyskuję na tym. Rosjanie, że my tego nie budujemy. I zobaczcie, państwo, trzeba. Premier otrzymał dopiero ostatnio ten materiał od pana ministra Kosiniaka i zrobiła się awantura. Pan Harukowicz, rozumiem, bo ma świetne, ma świetne źródła, między innymi, jak wiemy, z CBA. I to właśnie z tego, co widzę, te opracowania, które pan Harukowicz dostał, to są opracowania CBA dotyczące tego problemu z amunicją, bo CBA to robiło. Po to powołali, powołaliśmy taką specjalną spółkę przykrycia w 16 później w 17 roku, po tym nie zamknięto, gdzie wkroczyliśmy na, na ten rynek, sprawdzając i, i chcąc wyeliminować tych pośredników. Przyznam się Państwu, że czy, czytam to i patrzę na to, że od w zasadzie 17 Roku, pomimo tego, że wybuchła wojna pomimo, po, na Ukrainie, pomimo tego, że e, o tym trąbiono, że jest problem z e, amunicją, pomimo tego, pamiętacie Państwo te słynne me, maile do dworczyka, gdzie pan pułkownik Gaj z tajemnicę i pisał, że polskie czołgi mają m, tam jakiś zapas amunicji, naprawdę e, zatrważający. E, e, oni dalej. E, chcieli się umocować i zrobić na tym dealę. A teraz wrócę tylko do tej amunicji 155 mm. To jest niezwykle stara amunicja. Ona, ona funkcjonuje tam z 80 czy z dłużej, dłużej lat. Jest to amunicja, która teraz odgrywa wielką rolę na, na polu walki, bo na przykład Rosjanie uzbrajają tą amunicję w małe ładunki nuklearne. Pomyślcie Państwo, w dobie elektroniki i w dobie, w dobie tych... Kopuł y, elektronicznych, tej obrony przed, przed różnymi, różnymi y, pociskami dalekiego zasięgu. Ta amunicja, która również może mieć zasięg, nie wiem, do 80 do, do, do ponad 80 kilometrów, uzbrojona na przykład w takie y, małe ładunki nuklearne, jest to. Niezwykle niezwykle groźna broń, bardzo trudna do, do tego, żeby ją zniwelować, żeby, żeby ją przeciw, przeciwdziałać no, działaniu, działaniu tej broni. Dużo sprzętu ma, ma, ma na przykład Rosja, która, która, która fun funkcjonuje na tych, na tych technologiach, na tych, tych armatach, na, na tych chałubicach. I Polska, która Zaniedbuje tą produkcję. I wynika, pamięta się Państwo, taki pocisk teraz, w tej chwili, wystrzelony. Armia, armię kosztuje tam ponad 30 tysięcy złotych, chyba 37-400 tysięcy złotych. To są olbrzymie pieniądze. Tych pocisków potrzeba wielkiej ilości. Zmniejszenie, wyprodukowanie naszej linii, po pierwsze pozwala na zaopatrzenie naszej armii, co jest niezwykle istotne, a po drugie no, zmniejsza koszty, nie obciąża tego budżetu. Tak, ale to jeszcze jest ten wał. Jeszcze wał, ta, 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 wa wały to są po prostu próba przejęcia kontroli, bo tutaj nie dokończyliśmy opisu tego, co zostało zrobione. Co one opisał? Sens tego jest taki, że pomimo formalnie zapisania, że Skarb Państwa za pośrednictwem spółki wskazanej, utworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu ma 51%, to faktycznie zapisano, że prywatny podmiot WPT Holding wskazuje trzech członków zarządu, w tym prezesa. Czyli ta e, sytuacja, w której e, mniejszościowy akcjonariusz e, decyduje o tym, kto jest prezesem e, w pięcioosobowym zarządzie. Teraz jest dwuosobowy zarząd, ale mniejszościowy akcjonariusz po prostu powołuje trzech, jest e, e, po prostu, no, no nie jest zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa, to jest raz. Dwa, e, panowie tutaj, e, Jacek Harłukowicz opublikował umowę, z której jasno wynika, że ta spółka po prostu nie ma nic oprócz działki. W tej chwili. Tak. E, czyli to jest po prostu tak naprawdę. E, wiecie państwo, e, my moglibyśmy założyć na przykład tego typu spółkę z Tomkiem, tak? Mamy tak, gdzieś działkę, i nagle ktoś nas wciąga e, do tego, a to, bu, a to powiem szczerze, pewnie z doświadczeniem Tomka byłoby to lepsze know-how niż ci panowie mają. E, I e, to jest po prostu e, próba, szczególnie, że po wyborach. Wydłużono okres działania kontraktu o 3 lata, bez żadnej jego bez wytłumaczenia, bez żadnej e, podstawy. E, I e, tutaj jest e, ten, właśnie, te, że strategiczna branża, branża, od której zależy bezpieczeństwo Polski i próba po prostu sprywatyzowania kontraktu, zbudowania, bo Biznes, szanowni państwo, jak się robi, to wszyscy, wszyscy ci, którzy mają pojęcie, którzy prowadzą firmy albo prowadzili, wiedzą, że to jest walka o to, aby produkt, który stworzymy, ktoś kupował. Tutaj jest stuprocentowa pewność tego, że ten zbyt na produkt jest. Więc tak naprawdę skalibrowanie. Nie ma konkurencji, bo nikt nie wejdzie, nikt mi nie się nie wciśnie. Tak, jest, jest to po prostu bezpieczny biznes na lata, gigantyczne pieniądze, gigantyczne wpływy i umowa, która jeszcze raz pozornie daje większość skarbowi państwa. Notabene skarb państwa, wchodząc w tego typu koprodukcje, powinien kupować kontakty, doświadczenie, wiedzę, i tutaj jest wymienione. W tym artykule Jacek Harłukowicz wymienia, omawia, nie podając nazwy, firmy, które były dużo bardziej predestynowane do otrzymania tego typu współpracy, których umowy, których oferty arbitralnie odrzucano, więc mamy do czynienia po prostu z taką gigantyczną, trudno nawet powiedzieć, korupcją na tym etapie po prostu ustawką, w której wybiera się po prostu ludzi powiązanych z władzą PiS których się nagradza po prostu kontraktem, który czyni z nich multimilionerów, jeżeli te kontrakty będą przestrzegane i będą utrzymane. No trudno się dziwić Kosiniakowi Kamyszowi, że chce się z tego wyplątać z tych umów. Mimo że WPT Holding tutaj właśnie nominuje Pawła Poncyliusza na kandydata, bardzo sprytne zresztą, bo to kandydat koalicji obywatelskiej na na, na, na posła, nie udało mu się, ale jest politykiem rozpoznawalnym, człowiekiem, który kiedyś był w PiS. No faceta ma bardzo szerokich kontaktach. Tu ewidentnie jest po prostu gra na to, że uda się utrzymać tego typu zlecenie. Oczywiście... Paweł Poncylius jest byłym kierowcą Kornela Morawieckiego, tak dokładnie. To, tak, to tak, tak, tak wyglądają te kontakty biznesowe. To jest olbrzymie Nie, ma, nie, miałem, nie miałem tej wiedzy. Tak, tak, tam, tam, tam. To wymienione jest w artykule, w artykule pana, pana Harukowicza. Yes. Tak. Także to jest to jest niezwykle niezwykle groźne dla Polski i w sytuacji, kiedy jeszcze możemy jasno już udowodnić, że. Ktoś miał wcześniej wiedzę, jakie to stanowi zagrożenie i jak to należy robić. Ktoś to wszystko po prostu opóźniał. No tam jest śledztwo prokuratorskie. Ciekawe jestem, jaki jest wynik tego śledztwa, tego marnotrawstwa w Pionkach, no tych... tych kilkuset milionów złotych, że, że, ktoś, że ktoś zmarnotrawił to, I, ale to nie jest nie tylko aspekt finansowy, ale to jest bezpieczeństwo kraju. Czy prokuratura prowadzi to, czy nie prowadzi? Co się z tym dzieje? No, to jest niezwykle istotna, istotna sprawa. państwo, ta to jest wierzchołek góry lodowej, w szczególności to zabezpieczenie Polski w amunicję. Ja pamiętam, że takim najważniejszym Najważniejszym już już tutaj dla nich, dla nich tematem i taką płachtą płachtą nabyka było to, jak przywieźliśmy propozycję z Turcji na to, żeby w Polsce Turcy chcieli razem z nami wybudować, bo mają, mają licencje na produkcję silników lotniczych pracy Whitney, i żeby wybudować w Polsce fabrykę i niezależną fabrykę właśnie tych silników lotniczych. I te ta spółka została ustanowiona po to, żebyśmy wyświetlili tych, te role tych, tych pośredników. I tych pośredników rzeczywiście wykazywaliśmy, te materiały są w CBA od 2000. 16 roku. Ta spółka uzyskała koncesję wtedy, kiedy ja już byłem w więzieniu. Znaczy ta spółka miała koncesję, tylko, tylko e, zmiany w strukturach właścicielskich zostały, zostały e, klepnięte, tak to określę, przez MSWIA i usiłowano przejąć tą, tą, tą spółkę e, różnymi oficerami byłego WSI, e, poukładanymi z pisem z ludźmi z otoczenia e, pana e, Lipińskiego. To nie wypaliło, to padło. Nieskromnie powiem, że my żeśmy rozmawiali z, z ludźmi z, z otoczenia pana prezydenta Erdogana. I, 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 stąd, i stąd był ten, ten bardzo duży problem. Ja to słucham mnie CBA, słuchają mnie inne służby, wiedzą, że te materiały były, to funkcjonowało. Od 2016 roku, w 2017 roku to się finalizowało. W styczniu zostałem aresztowany. To jest jedna z tych rzeczy, która. Bardzo przeszkadzała. Natomiast pokazywaliśmy te patologie na tym rynku. To znaczy, że Polska zrobiła się wielką montownią, a nie. Tak, ale zacznijmy od tego, że po prostu PIS się ustawił. PIS się ustawił po prostu w kluczowych miejscach. No, pytanie, tak. pytanie jest jeszcze raz, dlaczego mniejszościowi akcjonariusze mają decydować? O wyborze prezesa i ich dwóch członków zarządu, i w jaki sposób to za, e, zabezpiecza interes Skarbu Państwa, to jest raz. Dwa. Drugie pytanie jest o arbitralność o odrzucenia ofert firm, które, no, z tego co napisał redaktor Harłukowicz są. Lepiej predestynowane, my Państwo tutaj nie zanudzamy zainteresowanych, odsyłamy tutaj, bo to są techniczne rzeczy, są cytowane notatki po prostu urzędników, którzy zwracają uwagę po prostu na to, że odrzucono oferty firm arbitralnie korzystając z takich, a nie innych trybów. Generalnie, jeżeli coś było podpisywane po 15 października zabezpieczane, to to znaczy, że PIS przekładał do tego dużą uwagę. No niestety powiem tak, że działania w zakresie teraz się dopiero ruszyły Agencji Rezerw Strategicznych, ale też Polski Fundusz Rozwoju, Szanowni Państwo, to Polski Fundusz Rozwoju o tym nie słyszeliśmy. Tam są gigantyczne afery związane z finansowaniem, z rybem przyznawania, inwestycji, dotacji, to jest dopiero nie wiem, w jakiej kolejności odśnieżania, ale to tam, tam będą takie historie, przy których te kilkaset milionów złotych wydanych na dotowanie Pana z Red is Bed, to będzie, to będą małe miki. Szanowni, szanowni Państwo, Noce z Dudą, w, w, także jako audiobook na stronie Empik Go, polecamy również historię bez cenzury, Szanowni Państwo. I uwaga, ostatnie dwa dni w sprzedaży, bo tylko do środy w czwartek wchodzi nowy numer. Historia na weekend, Tomku. Panie Jarosławie Kaczyński, panno Jaryco po 17.30. Z tego co wiem, to już ruszyły te zbieranie, ruszyło to zbieranie materiałów, te dochodzenia. Mam nadzieję, że to będą śledztwa w sprawie tych, tych pana występów każdego dziesiątego. Przy pomniku, przy tych koszmarnych schodach. W tej chwili spodziewam się, że już nie skręci tego prokuratura ani, ani policja. Spodziewam się, że w tej chwili to również będzie, będzie tam wyświetlona rola pana ochrony. Czy ochrona miała prawo to robić? Czy ochrona ma pana? Prawo wspomagać w działaniach przestępczych. To już wiadomo, że nie ma, natomiast ta rola będzie wyświetlona. Panie Jarosławie, to jest niezwykle ważne. A, a ja tylko już w związku z tym, że wy tak się tak bawicie z tym starym CBA, jesteście szczęśliwi, że CBA jeszcze. Podobno tutaj ma rozwalić system, bo tak też mówicie, że rozwali system Tuska. Wiecie, co to jest? Kolejne pytanie. CBA, od kiedy wiedzieliście o tych sprawach zbrojeniowych? Od kiedy mieliście moje materiały? Wiecie, że ja Wam wysyłam kopię, z, kiedy Wy otrzymywa, otrzymaliście te materiały i macie tam 17 rok. Macie te kontrakty, macie opisy, macie notatki. Zrobiliście coś z tym? Czy ktoś na tym usiadł i teraz później pomógł zrobić ludziom od morawieckiego Deal? Tylko znowu zrobić, czyli wzięliście materiały, żeby zrobić wiel... z, małych, z małych montowni, które były, zrobiliście jedną wielką montownię, chcieliście zrobić gdzie wy zabierzecie pieniądze. Nie żeby Polska miała linia a, do, 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 znowu fabryki amunicji chodzące. Montownie, żebyśmy brali z różnych państw e, różne komponenty i wszędzie są wasi pośrednicy. I na końcu też siedzicie. To, to jest ten sam, ten sam e, schemat, gdzie Janek Walczu pokazywał jak... E, Chodzi nagle taki pośrednik, który ma wszystko w ręku w branży energetycznej. Tak samo. I, tu, i, I tutaj wszedł taki pośrednik, który zabetonował, złapał całą produkcję amunicji, bo to nie tylko będzie chodziło o 155 mm, całą produkcję amunicji. Firma, która nie ma nic, ma działkę, ma w łapach produkcję amunicji i ona ją może sobie rozdawać. Ten sam patent, stary, ruski patent. Po prostu tak. I nic się nie zmienia, tylko że Wy macie wiedzę. Od dawna, żeby tak nie było. I czy przeciwdziałaliście? Do więzienia, Panie Kaczyński. Pan o tym też wiedział. Do więzienia. Ja mówię, do zobaczenia.